Super Smash Bros. Ultimate już teraz jest jednym z największych growych crossoverów, które kiedykolwiek powstały. Gra zawiera 70 grywalnych postaci, masę muzycznych tragów, postacie, które nie są grywalne, pojawiają się jako tak zwane spirity w grze, które można i tak zdobywać i dzięki nim wzmacniać swoją postać. Sporo aren, wiele niesamowitych rzeczy, które łączą w końcu te wszystkie serie growe ze sobą. Kryteria, które pozwalają danej serii mieć swojego reprezentanta w Smash Bros., czy to w formie nowej postaci grywalnej, czy też właśnie Spiritsa, są dość jasne i przejrzyste. Dlatego też bardzo fajnie jest teoretyzować przed każdą nową odsłoną Smash Bros., kto mógłby pojawić się następnie jako nowy wojownik. I można by pomyśleć, że teraz, kiedy Ultimate wyszło i kosztowało to wiele czasu i roboty twórców, że w następnych czasach, w ciągu następnych wielu lat, na tej konsoli, na Switchu, nie będzie już za bardzo możliwości bawienia się w takie teorie. Jednakże, jak wiemy, mają pojawić się jeszcze kolejne postacie w formie DLC. Zapowiedzianych zostało 5 nowych postaci. Jedna z nich jest już nam znana. Do tego przejdziemy za chwilę. Najpierw wytłumaczmy sobie kryteria, które pozwalają danej postaci albo danej serii w ogóle znaleźć się w Smash Bros. Po pierwsze, najważniejsza reguła, gra, czy tam seria gier, z której pochodzi dana postać, musi mieć już historię Nintendo. Co to oznacza? Gra ta musi mieć przynajmniej jedną odsłonę na konsolach Nintendo. Przynajmniej jedna gra serii musiała kiedyś tam pojawić się na tych konsolach. Obojętnie w której generacji. Czy to za czasów Nintendo Entertainment System, który jest znany tutaj bardziej jako podróbka Pegasus, czy to za czasów Super Nintendo, czy Nintendo 64 GameCube, czy na przykład teraz Nintendo Switch. Czyli jak widzicie, mamy strasznie dużo pola do zastanawiania się. Mamy strasznie dużo możliwości. Chyba wszyscy dobrze wiemy, że konsole Nintendo mają ogrom gier. Ogrom serii gier, czy to first party, czy third party. To jest akurat obojętne w tej chwili. Jednakże jest jeszcze sporo serii gier, które nie mają ani jednego przedstawiciela swojego w serii Smash Bros. I właśnie na tych postaciach chciałbym się skupić w tym odcinku. Przedstawię wam dzisiaj 17 postaci, które wszystkie mogłyby się teoretycznie pojawić w serii Smash Bros. Oczywiście przedstawię tutaj te postacie, które ja bym najbardziej chciał. W tych seriach jest możliwość wybierania wielu postaci. Każdy może wybrałby coś innego, ale tutaj mamy te postacie, które ja myślę, że byłoby możliwe, żeby się pojawiły i które ja bym najbardziej chciał. Dlatego możecie być uważni, możecie też pewnie poznać wiele postaci, o których nawet nigdy nie słyszeliście. Chociaż z tym akurat byłbym ostrożny, bo niektórzy mogą mieć strasznie dużą, nawet większą ode mnie, wiedzę na temat serii gier. Jednakże zanim przejdziemy do wyliczania tych postaci, jest jedna rzecz, którą powinniśmy sobie jeszcze wyjaśnić. Mianowicie postać, która została już zapowiedziana z tych 5 nieznanych. Co oznacza, że zostaje nam tylko 4 nieznanych gości, którzy mogą się pojawić. Postacią, która została już zapowiedziana, jest Joker z Persony 5. Postać, która jest główną grywalną postacią w tej grze. Niby podczas walki w Personie sterujemy wszystkimi postaciami, ale to jest ta jedna postać, którą też kierujemy się po Overworldzie, nasz główny protagonista, powiedzmy. I ta zapowiedź całkowicie sprawiła, że internet zaczął szaleć. Ja też zacząłem szaleć, bo nie jest to postać, której bym się spodziewał w Smash Bros. Dlaczego? Bo żadna gra z głównej serii Persony nigdy nie pojawiła się na konsoli Nintendo. Jest to seria, która pojawiała się do tej pory głównie na konsolach PlayStation. Jedyne, co mieliśmy właśnie na Nintendo, na konsolach Nintendo, było na Nintendo 3DS-ie Persona Q i Persona Q 2, które wyszło niedawno w Japonii, a u nas jeszcze nie. Jest to dość dziwna sprawa, nie wydaje mi się, żeby Joker został wbudowany w tą grę, tylko dlatego, że Persona Q była na tej konsoli. Co ciekawsze, Joker nie istniał w Personie Q1, dopiero w Personie Q2 się pojawił. A Persona Q2 jednak jest trochę zbyt nową grą, żeby pasować w ten temat, bo pojawiła się w podobnym okresie co Smash Bros. Ultimate. Na dodatek w Personie Q te postaci mają trochę inny art style, bardziej chibi, a nie ten oryginalny, jednakże w Smash Bros. Mamy oryginalny wygląd Jokera. I tutaj właśnie zaczęły u wielu alarmować się teorie.
Co jeżeli Persona, seria, która była od długiego czasu ekskluzywna na konsolach Sony, pojawi się teraz na konsolach Nintendo? Nie byłby to pierwszy raz. Nie jest to żadna seria first party, która jest produkowana przez Sony. Jest to po prostu seria, która została przez firmę, która ją produkuje, wydawana tylko na tej konsoli. A jak nauczyliśmy się już na wielu przykładach, taka ekskluzywność nigdy nie jest wieczna. Na przykład można tutaj podać Secret of Mana, które było kiedyś ekskluzywne na konsolach Super Nintendo, a remake, który wyszedł teraz, po wielu, wielu latach, pojawił się na wszystkich platformach oprócz Nintendo Switcha. Albo na przykład za czasów GameCube'a Resident Evil 4, które pojawiło się ekskluzywnie na GameCube'ie, a później dopiero na wszystkich innych platformach. Dzisiaj Resident Evil 4 jest wszędzie, chyba nawet na telefonach. Dodatkowo warto wiedzieć, że to, jak dobierane są postacie do DLC Smash Bros., są trochę inaczej wybierane niż przy zwykłych postaciach. Bo tutaj nie jest zaangażowany tylko Sakurai, czyli twórca ten główny Smash Bros., oraz jego drużyna. Nie, jak sam Sakurai powiedział przy postaciach DLC, ludzie, którzy stoją bardziej wysoko u Nintendo, trochę szefowie, też ludzie od marketingu i tak dalej, oni dają swoje propozycje na temat postaci, które mają się pojawić. Oczywiście znowu według reguł, które istniały już wcześniej, według których poprzednie postacie dostały się do Super Smash Bros., jednakże mogą te reguły trochę naginać, czyli na przykład dawanie postaci, które swoje gry jeszcze nie mają na Switchu, ale które mają się pojawić i oni o tym wiedzą. I w ten sposób stworzyć bardzo ładny marketing, stworzyć hype na tą postać i również wtedy na tą grę, gdy w końcu wyjdzie. Zwycięstwo dla obu stron, dla twórców gry oraz dla ludzi u Nintendo. I właśnie ta wiedza daje teoretykom i marzycielom co do postaci w Smash Bros. Wielkie przywileje, bo mogą się tutaj zastanawiać nad tym, które gry mogłyby się pojawić jeszcze na Switchu i które postacie wtedy pasowałyby do Smash Bros. I właśnie z tego przywileju chciałbym na tej liście skorzystać, ale nie bójcie się, nie aż tak często, nie zbyt wiele razy. Chciałem może ze dwa razy albo jeden raz się coś takiego znajdzie, nie chcę teraz jeszcze zdradzać, ale nie dziwcie się przy niektórych moich wyborach, bo to są też bardziej takie też często marzycielskie wybory. To, co ja bym bardzo chciał. Nie to, co jest może kompletnie realne. Możliwe, ale niekoniecznie najbardziej prawdopodobne, powiedzmy. Pierwsze miejsce na mojej liście i już zaczynam oszukiwać. Jest to jedyna seria, która ma już całkiem sporo przedstawicieli właśnie w tej grze, w tej serii gier, jako grywalne postaci nawet. Jedna z tych serii, która ma najwięcej grywalnych postaci w Super Smash Bros. Jednakże mój wybór postaci jest troszeczkę inny. I bardziej taki marzycielski, a nie jakoś prawdopodobny. Mianowicie, co się dzieje z Pokémonami? Mamy strasznie dużo Pokémonów w Super Smash Bros. Już w pierwszej odsłonie były Pokémony i to nawet dwa, później co każdą grę dochodziło coraz więcej Pokémonów. Jednakże przecież jak się zastanowimy, to w świecie Pokémonów są też ludzie, którzy potrafią ładnie przywalić i którzy by się nadawali do takiej gry. Gdy się tak zastanawiać, która postać ludzka w Pokémonach nadawałaby się do walki wręcz w takiej właśnie super na bijatykę skoncentrowanej grze? Czyżby byłby to Brock, James? Może jeden z tych karatek, którzy występowali w każdej generacji? Jednakże ja się zdecydowałem na jedną specjalną postać. Mianowicie jeden z moich ulubionych profesorów z Pokémonów, jedna z najlepszych rzeczy, które pojawiły się w siódmej generacji Pokémonów, czyli profesor Kukui. Jedyny profesor, który ma w rzeczywistości jaja. Koleś, który ma sixpack. Koleś, który daje swoim Pokémonom atakować siebie ich najsilniejszymi atakami, żeby móc sprawdzić, jaka jest siła tego ataku. I żyje. Jego najsilniejsze Pokémony próbują na nim ataki. W ten sposób on studiuje te ataki. Planuje, jak je dopasować, jak je ulepszyć. I nie widać na jego brzuchu, na jego sixpacku żadnej blizny. Wyobraźcie sobie tego gościa jako grywalną postać. To byłoby takie wielkie marzenie, takie wielkie spełnienie i jeszcze większy troll niż Piranha Plant lub nawet Izabeli i tak dalej. To byłaby najlepsza postać z Pokémonów, która mogła się pojawić.
obojętnie ze starterami, obojętnie ze wszystkim innym. Zrobiłbym wiele, żeby dostać tą postać jako grywalną postać w Super Smash Bros. Na miejscu 16. Przed chwilą powiedziałem na pierwszym miejscu, ale miałem na myśli miejsce 17 oczywiście. W każdym razie, na 16. miejscu znajduje się postać bardziej klasyczna. Postać, która pojawiła się już w sumie na każdej konsoli Nintendo, od kiedy istnieje. Na tych wcześniejszych jeszcze nie istniała, ale od kiedy ta postać istnieje, na każdej konsoli Nintendo, która od tej pory się pojawiła, miała przynajmniej jedną grę. Nawet specjalnie na te konsole zrobione spin-offy. Mianowicie Rayman. Dlaczego Rayman jeszcze nigdy nie pojawił się w Super Smash Bros? To jest strasznie dziwne. Od czasów Nintendo 64. Dosłownie na każdej konsoli pojawiały się te gry. Chyba nawet Rayman 2 wyszedł na Nintendo 64 trochę wcześniej niż na innych konsolach? Chyba była tutaj też taka ekskluzywność? I mianowicie teraz jest też mocna współpraca między Ubisoftem i Nintendo. Nawet robią własne gry. Nawet pozwolili użyć marki Mario i pomieszać ją z marką od Ubisoftu, czyli z królikami, które właśnie pochodzą normalnie z Raymana 4. Niektórzy mogli powiedzieć, że teraz można by tutaj zamiast Raymana do Smash Bros. Wpakować jednego z rabiców, ale Rayman chyba bardziej by na to zasługiwał, można by świetne ataki zrobić. Można by z tym jego brakiem kończyn i tymi jego latającymi łapami, nogami, z jego helikopterem, to wszystko, co potrafił w innych częściach, na przykład w dwójce z Lumsami. Tyle rzeczy można by z Raymanem zrobić. Jest to postać, która według mnie i wielu fanów zasługuje właśnie na to, żeby mieć miejsce w Super Smash Bros. Gdy właśnie przyjrzymy się wielu listom głosowania, gdzie to fanowie mogli zdecydować, która postać najbardziej mogłaby według nich pojawić się w Smash Bros. Na pierwszych miejscach często ląduje Rayman. I jako, że jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci od Ubisoftu, ma tą historię Nintendo i wielu fanów go kocha, czemu nie dać szansy Raymanowi? Myślę, że jest to ta postać, która najbardziej od Ubisoftu zasługiwała, aby pojawić się w Smash Bros. A któraś w końcu powinna. Jednakże muszę przyznać, że problem byłby z Amiibo przy braku kończyn Raymana. Jak mieliby przy figurce Amiibo stworzyć te jego łapy, które nie są połączone z jego ciałem przez brak kończyn? Musieliby strasznie dużo plastiku przezroczystego użyć, żeby te łapy naprawdę mogły latać. Albo zrobiliby Amiibo takie jak w Raymanie Trójce, gdzie Rayman po prostu sobie łazi i ma tylko tłów i głowę. Miejsce 15 i 14 postanowiłem złączyć razem, bo są to dwa pomysły co do postaci z tej samej serii, więc nie chciałem tutaj zbyt bardzo przedłużać tego wszystkiego, bo można to wszystko razem w jednym punkcie złączyć. Mianowicie mowa tutaj o serii, która bardzo, bardzo prawdopodobnie może mieć swojego wojownika w kolejnym DLC z Super Smash Bros. Mowa tutaj o serii, która swój początek miała na konsolach Nintendo. Za czasów NES-a już wychodziła. To jest niesamowite, że nie ma żadnej postaci z tej serii, która pojawiła się dotąd w Smash Bros. Nikt nie ma wytłumaczenia na to, szczerze mówiąc. Jest to poza tym seria, która w ostatnim Nintendo Direct dostała strasznie dużo uwagi. Gry z tej serii zawsze wychodziły na konsolach Nintendo. A w ostatnim Directie wiele czasu zostało tej serii poświęcone. Dwie gry zostały zapowiedziane i jednej z nich, czyli najnowszej odsłonie, zostało poświęcone wiele, wiele minut. Mimo, że wiedziało się już, że ta gra wyjdzie, po prostu wiele było do wyjaśnienia na temat tej gry. Poza tym, najlepsza wersja tej gry, najnowszej odsłony, zostanie wydana ekskluzywnie na Nintendo Switchu. Mowa tutaj o serii Dragon Quest. Jedna z najstarszych serii JRPG, która kiedykolwiek istniała. Jeden z praojców tego gatunku. Seria, która w Japonii jest jeszcze bardziej popularna niż Final Fantasy i jest tak jakby świętym graalem Japończyków. Nawet te gry, które wyszły wcześniej ekskluzywnie na PlayStation 2, dostały port na Nintendo 3DS-a. No bo na przenośnym urządzeniu ta seria jest jeszcze bardziej wygodna dla Japończyków, którzy po prostu dużo są w drodze i nie mają tak czasu przysiąść się przy konsoli w swoim standardowym życiu.
i właśnie na konsolach Nintendo ta seria jest najbardziej popularna. Moim pomysłem tutaj na postacie byłoby po pierwsze dać głównego bohatera. Hiro, ten, który nie ma za bardzo imienia. Tylko nie wiem tutaj z którego Dragon Questa. Powiedziałbym, że albo z ósemki, tego najbardziej popularnego, albo z jedenastki, tego najbardziej nowego i świeżego. I muszę przyznać, że ten z jedenastki też najfajniej wygląda. Pasowałby tutaj. Jednakże problem byłby taki, że znowu mielibyśmy postać, która walczy głównie mieczem. Mógłby dosiąść do tych postaci z Fire Emblema, którzy wszyscy strasznie podobny styl walki mają. Czyli jednakże fajnie byłoby tutaj mieć kogoś, kto ma inny styl walki. I tutaj wchodzi kolejna postać z Dragon Questa 11, którą ja bym o wiele bardziej chciał zobaczyć niż tą, która jest najbardziej prawdopodobna. Bo zazwyczaj to główni bohaterowie trafiają do Smash Bros. Jednakże jest postać, która ma o wiele ciekawszy styl walki i też reprezentuje takie postacie, które rzadziej pojawiają się w Smash Bros. Mowa tutaj o Jade, która jest jednym z członków naszej drużyny w Dragon Quest 11. Ona, obok tego, że strasznie fajny design postaci i fajnie byłoby ją zobaczyć w Smash Bros. Przy tych wszystkich innych postaciach, jest to bardzo waleczna kobieta, która mogłaby walczyć w ramię z Bayonetą i Zero Suit Zamus, albo normalną Zamus, chociaż że mowa tutaj bardziej o Zero Suit, bo podobny byłby styl walki. Styl walki jest tym, co jest najciekawsze w Jade. Ona walczy, co prawda zazwyczaj wręcz, potrafi kopniaki przywalić, tak jak Zero Suit Zamus, potrafi też z pięści przywalić. No i jej bronie to głównie też halabardy, takie dzidy i takie tam rzeczy. Czyli broń, której do tej pory nie mieliśmy jeszcze w Smash Bros. Dla tej postaci wiele bym zrobił. Może to nie jest moja ulubiona postać z Dragon Questa 11, ale ze stylu walki na pewno by się bardzo nadawała tutaj. Bardzo bym się ucieszył z jej pojawienia się. Jednakże jako, że to nie jest główna postać, jest to trochę jednak mało prawdopodobne. A żebyśmy dwie postacie dostali, to już też trochę mniej. Jednakże bardzo jest prawdopodobne, by ktoś z Dragon Questa się pojawił. By znów tutaj trochę marketing tej gry rozszerzyć i trochę nahypić. Oraz żeby w końcu pojawił się ktoś z Dragon Questa, bo to jest kompletnie żałosne. Tak mało JRPG-ów jest tutaj w Smash Bros. Do tej pory mamy tylko Clouda, bo Fire Emblema nie da się zaliczyć jako JRPG, bo to bardziej strategia RPG. Ale też z Japonii. No ale wiecie, co mam na myśli. Więcej przedstawicieli JRPG-ów powinno pojawić się w tej grze. I o wiele bardziej chciałbym zobaczyć kogoś, kto pochodzi z nowej serii, niż kolejną postać z Final Fantasy, powiedzmy. O czym warto też wspomnieć jest to, że Dragon Quest 11 nie jest czymś nowym na konsolach Nintendo. Bo 11 pierwotnie wyszła na Nintendo 3DS-ie w nieco innej grafice. Jedynie wersja 3D, taki jakby remake, który swoją drogą dość szybko wyszedł, pojawił się na PlayStation 4 i teraz przechodzi na Switcha. Czyli tak naprawdę jest to gra Switchowa, gra Nintendo, więc nic dziwnego, że dostaje tą najlepszą odsłoną na tej konsoli. Tym bardziej, że tam jest właśnie ta największa ochota na tą grę. Na 13 miejscu znajduje się postać, o której z pewnością nie każdy spodziewał się dzisiaj usłyszeć. Jednakże ci, którzy ją znają, z pewnością się ucieszą, że pamiętałem o tej grze i może większość ludzi nawet nie brała pod uwagę tej gry, by mogła dostać reprezentanta w serii Smash Bros. Jednakże wiemy, że Sakura i jego drużyna lubią niespodzianki, prawda? Postacią, o której mówię, jest Agnes z Bravely Default. Gry, która co prawda była na konsolach Nintendo przez Square Enix zrobiona, jednakże wydana ekskluzywnie tylko na konsolach Nintendo. Podobnie jak Octopath Traveler, czyli tylko na Nintendo 3DS-ie. Powstały nawet dwie części, mimo nie aż tak wielkiej popularności pierwszej części. Czyli trochę miłości ta gra jednak ma w szeregach Square Enix przez twórców. Jest to znów reprezentantka JRPG-ów, których jest już mało w Smash Bros., jednakże coś mniejszego. Coś, co jest bardziej niespodzianką. Agnes jest świetną postacią z świetnej gry. Najbardziej ikoniczną postacią tej serii. Nie główna postać, ale to twoja towarzyszka w twojej drużynie. I ona jest zazwyczaj na okładce, prawda? Historycznie, fabularnie jest ona też bardzo, bardzo ważną postacią.
I można by przy tej serii bardzo ładnie też dać różne skiny, jak i różne też ataki. Jako, że w tej grze można zmieniać taki jakby zawód postaci. Na przykład jak masz postać czarodzieja, to nie musi być to czarodziej biały, który tylko leczy. Możesz zawsze, w każdej chwili zmienić tą postać na czarnego maga, na maga ognia i tak dalej, żywiołowego. Czyli tyle różnych ataków można zrobić. Można by zrobić Agnes atak leczący, można by dać jej atak czarnej magii, jakiś tam ognisty atak i tak dalej. Kolejna postać, która by posługiwała się magią, ale tyle tutaj jest pola do popisu, które można by zrobić. Bardzo chciałbym zobaczyć tą postać w Super Smash Bros. Na dodatek, jak widzicie pewnie teraz na obrazku, który wam pokazuję na filmie, bardzo fajnie ta postać wygląda. Na 12 miejscu znajduje się znów trochę mniej znana postać. Znów JRPG, jednakże trochę inny JRPG. I znów od Square Enix. Mianowicie Neku z The World Ends With You. Główny protagonista, moglibyśmy wziąć tutaj też każdego innego, ale myślę, że Neku najbardziej by pasował. The World Ends With You zostało ostatnio na nowo wydane na Nintendo Switchu w wersji Final Mix. Wcześniej ta gra była na Nintendo DS-ie, ekskluzywem Nintendo DS-a i jedną z najlepszych gier, które Square Enix kiedykolwiek stworzyło. Nie tylko według fanów, ale głównie też według prasy. Wszyscy, którzy znali tą grę, wiedzieli, jaka jest świetna. Ale gra niestety nie sprzedała się tak dobrze. Dlatego też z drugiej części raczej nie ujrzymy. Jednakże wiemy, że Nomura, który jest główną głową projektu The World Ends With You, bardzo lubi tą serię. Tak bardzo, że nawet wpakował postacie z niej do Kingdom Hearts, gdzie zazwyczaj postacie z Final Fantasy się znajdują, jeżeli chodzi o jakieś postacie z gier Square. A jednak pojawiły się też postacie z innej gry niż Final Fantasy, która z Final Fantasy nie ma nic w sumie wspólnego. Więc zapewne ktoś z The World Ends With You, gdyby zapytali się Nomurę, którą postać by im proponował, mógłby właśnie wybrać, prawda? Że mieć też kogoś z tej serii w właśnie Smash Bros. I może rozreklamować tą serię. Tak, żeby ludzie w Square dali mu możliwość zrobienia drugiej części. Myślę, że to całkiem dobra myśl i ucieszyłbym się zobaczyć Neku właśnie w tej grze. Tym bardziej, że mogłoby to umożliwić kontynuację dla tej serii. Miejsce 11 zawiera postać, która byłaby bardziej dla mnie marzeniem niż możliwością, która naprawdę byłaby wiarygodna. Mowa tutaj o Welkinie Kanterze z serii Valkyria Chronicles. Problem tutaj jest taki, że ta seria dość krótko jest na Nintendo Switchu. Dopiero na Switchu po raz pierwszy się pojawiła i od niedawna jest na nim. Poza tym jest nie aż tak mocno popularna niestety. Mimo wszystko jest to świetna seria i bardzo bym się ucieszył, gdyby Welkin pojawił się w tej serii. Valkyria Chronicles jest serią gier, która jest głównie na strategii. Welkin nie jest kimś, kto potrafi się mocno bić w ręcz czy czymś takim. Jednakże jest strasznie dobrym strategiem. I w grze tej prowadzi swoją drużynę do zwycięstwa swoich żołnierzy, którzy są w jego składzie. I zazwyczaj siedzi w czołgu, więc można by użyć tego czołga jako normalnego stylu walki dla Welkina, albo przynajmniej jego Ultra Smash czy coś takiego. Wiele można się tutaj bawić. Może też przywoływać swoich sprzymierzeńców do walki, żeby go wspierali. Albo po prostu, nawet jeżeli nie potrafi walczyć, może też mógłby przywalić, tak jak przecież Isabel albo Villager też nie potrafią bić, ale i tak w tej grze potrafią walczyć. Więc można by też dać mu karabin, który mógłby strzelać, można by tyle tutaj rzeczy zrobić. W końcu ktoś to byłby też bardziej z realnego świata, zwykły człowiek. Nie jakaś tam postać super żołnierza, wojownika czy coś takiego, tylko zwykły chłopak, który trafił do wojska i musi bronić swojego kraju. To byłoby bardzo fajnym ruchem ze strony Nintendo, ze strony Sakuraja i wszystkich tam innych. Postać, której nikt się nie spodziewa, postać, która bardzo urozmaiciłaby ten roster postaci, którymi można walczyć. Bardzo fajnie wyobrażam sobie to, co można z nim zrobić. Przy właśnie takich postaciach najbardziej kreatywnym można być i wiele możliwości stworzyć, o których nikt by nie pomyślał. Na miejscu 10 znajduje się postać, przy której chciałbym skorzystać z tego przywileju, o którym wspominałem na początku tego filmu.
mianowicie 2B z Nier Automata. Na konsolach Nintendo nigdy nie było nawet czegoś, co by w jakimkolwiek powiązaniu było z serią, z której pochodzi ta postać. Drakengard nigdy nie pojawił się na konsolach Nintendo. Tak samo Nier 1 nie był na konsolach Nintendo. Nier Automata też nie. Jednakże nadal istnieje taka możliwość. I 2B, która pojawiła się już w Soul Caliburze, jako postać gościnna. Dlaczego nie mogłaby się pojawić Smash Bros, skoro nadal istnieje możliwość, że ta gra mogłaby się dostać na tą konsolę? Gdy zapytano Yoko Taro, główną głowę za projektem Nier i Drakengardem i w ogóle, czy Nier Automata mógłby pojawić się na Nintendo Switcha, skoro pojawił się już na wszystkich innych platformach, ostatnio na Xboxie One i tak dalej. On powiedział, że to byłaby bardzo fajna możliwość, że chciałby spróbować, jeżeli to jest możliwe. Więc ta możliwość nadal istnieje i znów tak samo jak przy Jokerze, bardzo można by nahypować na tą grę. Nie wiem, czy Nier Automata jakoś dobrze działałoby na Switchu, ale nadal jest taka możliwość, biorąc pod uwagę, jakie gry ładnie, graficznie i bez wielkich minusów dało radę się odpalić już na Switchu. Co do tej gry, nadal mam nadzieję, że jest to możliwe. I obym się nie mylił. Dlatego też, jako że 2B jest tak świetną postacią, przy której tyle można stylu walki, tyle ataków, jakieś genialne ultra smashy wymyślić, jeden z moich najbardziej chcianych kandydatów. Nintendo DS był bardzo szczególną konsolą ze swoimi gimmickami, z tymi dwoma ekranami, z ekranem dotykowym. Jest jedna seria gier, która z tej konsoli korzystała jak żadna inna. Jeżeli pomyślimy o najbardziej ikonicznych postaciach, które miały swoje gry i wiele odsłon swoich gier na Nintendo DS-ie, to nie ma możliwości, żebyśmy ominęli Herschela Laytona z serii Profesor Layton. Profesor sam w sobie. Jest to postać, przy której znowu można pomyśleć, jak przy postaciach z Animal Crossing, co on tutaj chce, czy on w ogóle potrafi walczyć. Przecież to tylko profesor archeologii, rozwiązuje zagadki. To chyba nie jest zagadka, którą powinien rozwiązać. Jak przywalić komuś mordę tak, żeby bolało i żeby wyleciał z tej areny. Jednakże, jak widzieliśmy w drugiej części Profesora Laytona, jest on bardzo umiejętnym szermierzem. Potrafi posługiwać się szpadą jak nie jeden pirat nie potrafi. Na dodatek jego MacGyverowe wynalazki, które spontanicznie potrafi wyczarować, też można by ładnie zaangażować w Super Smash Bros. I wykorzystać jako bronię. Jest to postać, która jest też przez wielu fanów Nintendo, szczególnie Nintendo DS-a, wymagana i chciana i błagana od bardzo, bardzo dawna. Są nawet fanowskie zapowiedzi na YouTubie, które przedstawiają, jak mógłby wyglądać. Profesor Layton jest też w hakach do Super Smash Bros. Melee i do Super Smash Bros. Na Wii dostępny. Tak wiele jest fanów, którzy by chcieli to zrobić i nawet swoje własne pomysły mieli, jak to wykorzystać, i we własnych modyfikacjach go stworzyli. Niby można powiedzieć, że tam możemy nim grać, ale jak świetnie byłoby grać Profesorem Laytonem w Super Smash Bros. Oryginalnie. Tym bardziej, że jest to jedna z największych Nintendo DS-owych przenośnych serii dla Nintendo. No i tym bardziej, że teraz nowe części będą wychodziły na Switcha i niedługo czeka nas port Layton's Mystery Journey, który wyszedł już jakiś czas temu w Japonii, a niedługo na Switchu też wyjdzie u nas. Capcom to firma, która miała już bardzo dużo gier na konsolach Nintendo. Oraz można powiedzieć, że wiele ich serii gier lub też pojedynczych gier zasłużyłoby sobie, żeby mieć swojego reprezentanta w formie grywalnej postaci właśnie w Super Smash Bros. Ultimate, ogólnie w serii Super Smash Bros. Już kilku mamy, mamy Mega Mana, mamy też nawet dwie postacie ze Street Fightera, ale która seria od Capcomu mogłaby być następna, się zastanawiacie. Jest bardzo, bardzo wiele możliwości, jak wspomniałem. Jednakże jest jedna seria, która już na konsoli Nintendo 64 z drugą częścią, drugą odsłoną swojej serii miała pierwsze kroki tak jakby na tych systemach. Seria, która również miała ekskluzywy, które pojawiły się na konsolach Nintendo. I seria, która praktycznie na prawie każdej konsoli, która do tej pory wyszła od Nintendo, miała przynajmniej jedną grę, a czasem nawet
jak mówiłem, ekskluzywy, nawet jeżeli tylko czasowe. Mowa tutaj o serii Resident Evil. Już na Nintendo 64 mieliśmy Resident Evil 2, później na GameCube te remake'i i ekskluzywne przez bardzo duży czas Resident Evil Zero. Code Veronica było na GameCube. Później mieliśmy nawet Resident Evil 4, które było czasowo przez początek ekskluzywne dla GameCube'a, zanim wyszło na wszystkich innych platformach. Resident Evil Revelation, które było z początku ekskluzywem Nintendo 3DS-a, zanim też zostało przeportowane do każdej konsoli. Ale było też później na Wii U i tak dalej. Seria, która zawsze po prostu jest u Nintendo. Nawet za złych czasów, nawet za czasów Wii U. A skoro nawet Snake z Metal Gear Solid od Konami znajduje się w Super Smash Bros., czy to nie dziwne, że z Resident Evil jeszcze nikogo nie ma? Teraz moglibyśmy się zastanawiać, kogo chcielibyśmy zobaczyć w Resident Evil w Super Smash Bros., kto by się najbardziej nadawał? Na początek przychodzą do głowy tacy ludzie jak Chris Redfield albo Jill Valentine, Ada Wong. Te wszystkie postacie by się nadawały, jednakże jeden... No, nie ma tutaj tak naprawdę o czym mówić, nie oszukujmy się. Leon S. Kennedy jest u mnie na 8 miejscu. Nie ma mowy, by ktoś inny z Resident Evil mógł się pojawić tutaj niż Leon S. Kennedy. Leon jest postacią, która nie tylko potrafi jakoś z pistoletu i tych wielkich broń palnych strzelać, on też swoim nożem potrafi przeciąć wszystko. W Resident Evil zombie potrafi kopać tymi swoimi wyśmienitymi nogami i odrąbać im głowę i takie tam różne rzeczy. Leon, jako agent specjalny, który pracował bezpośrednio dla prezydenta i wcześniej przeżył Raccoon City przy swoim pierwszym dniu pracy jako policjant i przeżył to wszystko jako jedna z niewielu osób i a tyle już kiedy jeszcze nie był doświadczonym wojownikiem, był po prostu młodzieńcem, tyle rzeczy już przeżył. Później ratował córkę prezydenta w... gdzie to było? W Hiszpanii, prawda? Tam też przez jakąś tam apokalipsę musiał przechodzić. Może nie całkiem, ale tam z jakimś kultem musiał się bić i te sprawy. To jest ten największy badass tej serii. I jest chyba z czasem już jedną z najbardziej ikonicznych postaci. Jeżeli ktoś z was nie zgadza się ze mną, to kogo wy byście wzięli z Resident Evil, by mnie ciekawiło. Dla mnie jest pewne, że musi to być Leon Kennedy. Ach tak, miejsce 7. Powoli zbliżamy się do tych postaci, które najbardziej chciałbym zobaczyć w Smash Bros. I tutaj mamy znów postać, która jest bardziej marzeniem niż możliwą postacią, która mogłaby się pojawić. Co prawda, gdy mówiłem o postaciach z Ubisoftu, które najbardziej by zasługiwały na to, żeby pojawić się w Smash Bros., to oczywiście jasnym wyborem jest Rayman. Jednakże gdy mowa o postaciach, które ja najbardziej bym chciał, to już zupełnie inna sprawa. Już mieliśmy postać o podobnym imieniu na tej liście. Jade z Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil jest jedną z moich ulubionych gier kiedykolwiek. Jedną z najlepszych gier od Ubisoftu. I myślę, że Jade byłaby niesamowicie fajną odskocznią od pozostałych postaci oraz miałaby całkiem ciekawy efekt niespodzianki. Biorąc pod uwagę, że jest to postać z gry, która była nowa za czasów GameCube'a. Jednakże do dzisiaj, jak patrzymy listy najlepszych gier na GameCube'a, a nie było mało tych gier mimo wszystko, nawet jeżeli GameCube się nie sprzedał aż tak dobrze, to Beyond Good and Evil jest zawsze gdzieś wysoko. Zawsze gdzieś w pierwszej dwudziestce, a to jest już coś przy tych wielu świetnych grach. GameCube do dzisiaj jest jedną z konsol Nintendo, która miała najlepsze ekskluzywy. A na dodatek wiemy, że Ubisoft aktualnie pracuje nad Beyond Good and Evil 2, która co prawda nie kontynuuje wydarzeń jedynki i dzieje się przed jedynką, jednakże znów tam pojawiają się postacie, które znamy. I Jade też się pojawia. Jej styl walki myślę, że byłby niezłym urozmaiceniem. Posługuje się zazwyczaj takim kijem, którym walczy. Podobnie jak Jade z Jidą, którą mieliśmy właśnie Jade z Dragon Questa, jednakże ona tutaj nieco inaczej też walczy. Jest to po prostu młoda dziewczyna, która zarabia swoje pieniądze robiąc zdjęcia. Za te zdjęcia dostaje zazwyczaj albo duże sumki, albo małe sumki, zależy od tego jakie jest zlecenie. I do walki z różnymi tam obcymi, kosmitami i w ogóle stworami używa po prostu drewnianego kija. Mocno BDS-owe, mogłaby tym wywijać w niesamowite rzeczy.
Jednakże można by też wykorzystać jej kamerę jako Ultra Smash albo jakiś tam atak, stworzyć, sprawić, że kamera będzie jakieś ataki robiła czy coś takiego. Lub przy atakach można by też jej dać do boku Page'a, najlepszą świnię na świecie, która mogłaby jej asystować w walce. Z pewnością tutaj można by też wymyślić wiele, wiele różnych ataków, szczególnie przez tą kreatywność, którą można mieć przy niewielu możliwościach, albo stworzeniu możliwości. No dobra, bez owijania w bawełnę. Ja również chcę Sorę z Kingdom Hearts w Super Smash Bros. Ta postać, która zawsze ląduje gdzieś na pierwszych kilku miejscach. Zawsze gdzieś na podium, gdy tylko w internecie są jakieś głosowania, gdzie fanowie mogą swoje postacie najbardziej chciane w Super Smash Bros. Zgłaszać. Zawsze Sora jest chciany. Dlaczego? Cóż, wielki hype na Kingdom Hearts 3 oraz fanowie tej serii, włączając w to mnie, są po prostu zbyt zwariowani na jej punkcie. Poza tym, jest to seria, która miała wiele już gier na konsolach Nintendo, które do tej pory niektóre są ekskluzywne na tych konsolach. Dlaczego Sora nie mógłby się pojawić w Smash Bros? Co prawda nigdy nie mieliśmy jeszcze żadnej z głównej części z Kingdom Hearts na konsolach Nintendo, ale to teraz na Switchu może też się zmienić, jeżeli kolekcja 1.5 plus 2.5 naprawdę według plotek miała się pojawić na Switchu, co ja bym swoją drogą bardzo chciał. Ale Sora po prostu jest też w domu na konsolach Nintendo. Zawsze był i zawsze będzie. Więc to nawet bardzo prawdopodobne, że może się pojawić, tym bardziej, że szef Disneya w Japonii już na Twitterze coś tam odpowiadał, że on i jego córka bardzo by chcieli, oraz wiemy, że jest współpraca między Nomurą i Sakurajem, biorąc pod uwagę, że dostaliśmy do Smash Bros. 4 Clouda. I mogłoby to również rozreklamować i nahypić jeszcze bardziej fanów Nintendo na Kingdom Hearts 3, co mogłoby też być marketingowym ruchem, by nowe części Kingdom Hearts, albo ogólnie główne części Kingdom Hearts pojawiły się na konsolach Nintendo i może by Kingdom Hearts 3 jednak dostało też swoją wersję na Switchu. Może specjalnie zrobioną na Switcha czy coś takiego, w wersji Final Mix, która i tak kiedyś powstanie. No cóż, jest wiele teorii, ale też ten co-producer obok Nomury też coś tam na Twitterze odpisywał, że według niego nie ma problemu. Czyli wszystko w sumie zostaje tylko w rękach Nomury i Sakuraja, i ludzi u Nintendo, i tego, co z Kingdom Hearts na kolejnych konsolach Nintendo i w ogóle dalej na Nintendo ma się dziać. Jednakże rozumiem fanów dlaczego i sam też bym chciał, jednakże nie jest to jedna z tych postaci, które najbardziej chciałbym ujrzeć. Gdy mówimy o postaciach z Kingdom Hearts, to też może bardziej Axela, Aquę, albo też... Dobra, nie mówmy dalej, bo byłbym wiele wymieniać. W każdym razie jest dużo postaci, które może bardziej niż Sora chciałbym zobaczyć, ale znów, jest to główna postać, więc on najbardziej tutaj pasuje, tak? Piąte miejsce. No i teraz powoli jesteśmy tutaj, gdzie kolejność już ma większe znaczenie. Od teraz chronologia ma takie znaczenie, że ta postać, która jest najwyżej, jest najbardziej przeze mnie chciana, ta, która jest trochę niżej, mniej, ale te postacie, które teraz będą, finalna piątka, te postacie jeszcze bardziej chciałbym zobaczyć Smash Bros. Niż wszystkie pozostałe. To tak jakby moja top piątka, którą zawsze w tej kolejności mógłbym wymieniać. Piąte miejsce... Jest to hańba, że ta postać jeszcze nie pojawiła się w Smash Bros. Bo naprawdę, na konsolach Nintendo była zawsze w domu i zawsze będzie, nawet jeżeli prawa autorskie są teraz u Microsoftu. Banjo i Kazooie. Banjo Kazooie to jest przecież seria, która została zrobiona przez Rare na Nintendo 64. Banjo Kazooie i Banjo Tooie. Były to postacie, które obok Donkey Konga były w tamtych czasach bardzo ikoniczne dla Nintendo i stworzyły jedne z najlepszych gier tamtych czasów na konsoli Nintendo 64. W top 5 znajdziecie te gry, zawsze, zawsze, u każdego jakiegoś większego znawcy znajdziecie w top 5 Banjo i Kazooie albo Banjo Tooie. Jednakże później została ta marka wykupiona razem z firmą Rare przez Microsoft, którzy najpierw trzecią częścią, którą zrobili, zniszczyli kompletnie ten franchise. Ludzie wiedzieli, że to nie są te same gry,
i przez to nie kupowali tego, więc Microsoft uznali, że to flop. I wielu pracowników Rare odeszło i teraz pracuje znów u Nintendo, tylko że w studiu Retro Studios. I Rare tak naprawdę tylko z nazwy jest u Microsoftu. I zajmuje się teraz mniej fascynującymi projektami, nie licząc Sea of Thieves, była to akurat całkiem przyjemna gra, ale tak poza tym jakieś tam sportowe rzeczy na Kinecta i te głupoty. Ale prawa autorskie nadal zostają u Microsoftu. Jednakże, po pierwsze, szef Microsoftu, kiedy przy Super Smash Bros. 4 podczas głosowań było mówione, że fanowie chcą bardzo Banjo i Kazooie w Smash Bros., on wtedy powiedział, że to według niego żaden problem. Nie główny szef Microsoftu, tylko ten szef, który właśnie ma do czynienia z grami, ten szef tego Xboxowego oddziału. On powiedział, że nie ma z tym żadnego problemu, że ucieszyłby się zobaczyć Banjo i Kazooie w Smash Bros. Jako wojowników. Czyli ludzie od Microsoftu daliby te prawa autorskie. Tylko jakoś jeszcze do tej pory się nie chciało tych postaci dać. Po drugie, wiemy, że aktualnie Microsoft i Nintendo ładnie współpracują. Prawdopodobnie dlatego, że Microsoft nie widzi Nintendo za bardzo jako takiej konkurencji, bo Switch jest trochę inną platformą jednak niż PlayStation 4 i Xbox One. I podobno mają się pojawić jakieś gry Microsoftu na konsolach Nintendo. Też jakiś tam streaming czy coś takiego. Są o tym wszystkie plotki, że Nintendo swój serwis planuje. To już nawet zostało zapowiedziane, że coś takiego ma być na Switchu. I jak to będzie wyglądało? Czy dostaniemy też te remake'i jedynki, dwójki Banjo-Kazooie na Switchu jako nowe gry? Czy dostaniemy Rare Replay jako grę na Nintendo Switcha? Czy może dostaniemy w końcu Banjo-Kazooie na Super Smash Bros? To byłaby chyba największa wiadomość dla większości fanów. Każdy, kto wie, kto to jest Banjo-Kazooie, dostałby eksplozji mózgu, gdyby zobaczył te postacie w zapowiedzi do Super Smash Bros. Nikt by się nie pozbierał po tej wiadomości. Nikt. Żaden fan. Każdy, kto zna historię. I ja też. Miejsce czwarte. Co za niespodzianka. Phoenix Wright z Ace Attorney. Ewentualnie Miles Edgeworth jako Echo Fighter, albo po prostu na miejsce Phoenixa Wrighta, jako ta druga taka mocno popularna postać ze serii Ace Attorney. No chyba nie sądzicie, że to się u mnie nie pojawi, prawda? Jako że seria Ace Attorney jest tą jedną z najbardziej istotnych, ważnych serii dla mojego graczowego serca. Nie ma mowy, żeby Phoenix Wright nie pojawił się na tej liście, tym bardziej, że grałem już w grę fightingową, gdzie Phoenix Wright był grywalną postacią. Mianowicie Marvel vs. Capcom 3 na Xboxie 360. Skoro tam dali możliwość Phoenixowi walczyć, to dlaczego nie w Smash Bros? Skoro dali w Smash Bros Villagerowi walczyć i tak dalej. To jest ten argument, który zawsze daje. W Smash Bros postacie, które nie potrafią walczyć, potrafią walczyć. Phoenix Wright potrafił w tamtej grze już walczyć, pokazali, że kreatywność dopisuje i można fajną postać stworzyć, fajnie grać tą postacią, nawet jeżeli ona normalnie nie powinna móc walczyć. Ile genialnych ataków można by stworzyć? Objection jako Ultra Smash. I tam inne ataki, tutaj jak to było właśnie w Marvel vs. Capcom, pewnie widzicie teraz w tle gameplay, jak to wyglądało. Rzucenie kartkami, rzucenie aktami, Maja pojawia się i tam służy jak Toad u Princess Peach w Smash Bros. Jako takie odbicie ataku i w ogóle tyle możliwości. To jest naprawdę, to byłby mocny hype dla mnie, zobaczyć tą postać. Albo którąkolwiek postać z Ace Attorney, ale Phoenix Wright właśnie najbardziej by pasował. Jest to seria, która od wieków była ekskluzywna na konsolach Nintendo. Co prawda Capcom teraz zaczyna z trylogią wydawać to też na wszystkie inne konsole, ale nie oszukujmy się, na konsolach Nintendo będzie się sprzedawało najbardziej, bo tam są ci wszyscy fanowie tej serii. Na PC-cie może będzie się sprzedawała ta trylogia, na PlayStation 4, na Xboxie będzie, ale na Switchu pewnie będzie ten większy zysk. Chociaż nie wiadomo, bo tam fanowie i tak już mają zapewne na DS-ach większość gier, nie potrzebują jakichś tam remake'ów. Ale no cóż, tak samo mamy też w sumie już wszystkie gry Ace Attorney na telefonach, ale mimo to prawdziwy dom jest u Nintendo. I zawsze tak będzie. Na miejscu trzecim znajdują się dwie postacie, ale tak samo jak przy trenerze Pokémonów. Można złączyć je w jedną postać grywalną i drugą postać jako takiego supporta.
Mowa tutaj oczywiście o Rexie i Pyrze, albo o Pyrze i Majrze z Xenoblade Chronicles 2. Skoro mamy Shulka, to dlaczego by nie dać nowego głównego bohatera z dwójeczki, tym bardziej, że jest to jedna z tych pierwszych, najważniejszych gier na Nintendo Switchu, które wychodziły w pierwszym roku. Do dzisiaj na listach ulubionych gier wielu graczy znajduje się Xenoblade Chronicles 2, bo każdy, kto da się przez tą grę złapać za serce i za mózgi w ogóle, doceni wartość tej gry, będzie wiedział, jaka świetna to seria, jaka świetna gra, kolejna odsłona serii i nie będzie mógł sobie wyobrazić Super Smash Bros. Bez Rexa i Pyry. Z pewnością wielu z was się będzie dziwiło, dlaczego jest to postać na trzecim miejscu, a nie na pierwszym, bo to jest zawsze ta postać, przy każdym directie mówiłem, że jak te postacie będą, to mogę umierać. Zawsze o tych postaciach tylko mówiłem. No cóż, coś się zmieniło przy pierwszych dwóch miejscach, ale to jeszcze zobaczycie. Jednakże nadal, gdyby te postacie się pojawiły, mógłbym w spokoju umrzeć. Znaczy jeszcze nie teraz, tylko jeszcze kilka lat później, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ale i tak bym się bardzo, bardzo cieszył. Niektórzy mówią, że postacie te są dekonfirmowane, bo Rex pojawił się jako kostium Amiibo oraz Pyra i pozostałe postacie z Xenoblade pojawiły się jako spirycy w Smash Bros. Ultimate w Adventure Mode. Jednakże to jeszcze nic nie mówi. Sakurai jest wielkim fanem Xenoblade Chronicles 2. Niesamowicie wielkim fanem. Podobał mu się, tak chwalił tą grę w wcześniejszych tam wywiadach, chyba na Twitterze też coś tam było. Tyle dobrego się słyszało o tej gry i on nawet przepraszał nas na ostatnim directie, gdzie była mowa o Smash, że Rex nie pojawi się jako grywalna postać i wytłumaczył to w ten sposób, że prace nad Smash Bros. Zaczęły się zanim jeszcze Xenoblade Chronicles 2 było znane, że wyjdzie. Czyli postacie wszystkie już były zaplanowane bardzo dawno, które miały pojawić się w Smash Ultimate. Jednakże postacie, które pojawią się w DLC, prace nad nimi nie były zaplanowane wcześniej i zaczynają się dopiero po tym, kiedy Ultimate zostało wydane. Skoro powiedział o tym i wspomniał o tym, to jest już bardzo jasna wskazówka, że Rex i Pyra, albo przynajmniej Rex, mógłby pojawić się w Smash Bros. Tylko skoro mówimy o Rexie, to nie ma możliwości, żeby Pyra nie była, skoro to on, Rex nie walczy normalnie tylko mieczem. Pyra też tam jest. Ona jest jego Blade'em i daje mu jego siłę, którą w ogóle ma. To, że może jakiekolwiek obrażenia zadawać jako dzieciak, którym jest. Jednakże mógłbym sobie wyobrazić też zupełnie inny koncept. Jak mówiłem na początku z trenerem Pokémonów. Mamy trenera, który stoi gdzieś z tyłu i wybiera Pokémony, które za niego walczą. Ma trzy formy, tak jakby. Ivysaura, Squirpla i Charizarda, więc z którymi zmienia i tak naprawdę są to trzy postacie, które mają inne ataki, ale no, trzy postacie w jednym, powiedzmy. Co byście powiedzieli, gdybyśmy z Rexa zrobili właśnie coś takiego? Rex tylko stoi w tyle, a za niego walczą Pyra, Myfra i Pneuma, finalna forma tych dwóch postaci. Pyra miałaby ogniste ataki, Myfra miałaby ataki światła, a Pneuma miałaby po prostu ataki, które byłyby z różnych typów, tak jak to było właśnie też w oryginalnej grze. Z różnych typów miałaby ataki, tylko nie tych, które te poprzednie postacie miały. I to byłaby tak wielka rzecz, tak wielki potencjał dla tej postaci. Największy potencjał, który widzę tutaj na liście dla postaci, muszę powiedzieć. Rex i Pyra, albo Pyra, Myfra i Pneuma, powiązane z Rexem, to byłoby coś, co bym bardzo chciał zobaczyć, jako że no, Xenoblade Chronicles 2, nie będę ukrywał, jest moją ulubioną grą na Nintendo Switchu. Smutno byłoby nie zobaczyć tak dobrej gry, tak mocno reprezentującej Switcha, tym bardziej w pierwszym roku, bez reprezentanta w Smash Bros. Drugie miejsce znowu jest trochę oszukane, bo wymienię tutaj więcej postaci, jednakże pod koniec zdecyduję się tylko na jedną. Seria Tales of jest serią JRPG, która na konsolach Nintendo strasznie mocno była wydawana w swoim czasie. Na wielu konsolach były części tej serii i często nawet były ekskluzywne. Teraz tylko właśnie pytanie, bo jest strasznie dużo serii Tales of. Zaznaczyłem sobie po prostu tutaj jakaś postać z Tales of. Z każdej postaci byłbym zadowolony.
bo ta seria, skoro jest Final Fantasy, zasługuje też, żeby ktoś się pojawił. Dragon Quest, Tales of i Final Fantasy to są te trzy największe japońskie RPG, najbardziej popularne w Japonii. Jednakże przy Tales of jest najtrudniej wybrać jakąś postać, bo jest tutaj strasznie dużo dobrych postaci. W Tales of jest ogrom dobrych postaci. Nie tylko główne postacie, ale też postacie poboczne. Te postacie strasznie dużo charakteru zyskują. Poprzednie dwie wymienione serie mają czasem właśnie problemy, że postacie jakoś nie są aż tak dobrze do końca dopisane, że czegoś tam brakuje, nie są takie wiarygodne, albo po prostu nie wkłada się na nie nacisk, gdyż to w Tales of postacie są tym najważniejszym tak naprawdę. I dostają strasznie dużo charakteru też przez te po prostu pogaduszki. Jest coś takiego w Tales of, że opcjonalnie możesz wcisnąć sobie co jakiś czas guzik, który pojawi się na ekranie i wtedy dostajesz taką pogaduszkę na temat różnych rzeczy. Postacie gadają między sobą na temat jakichś w ogóle nie związanych z główną fabułą rzeczy. Coś tam na przykład ktoś zauważy, że ej, ten nowy koleś, co dołączył do naszej grupy, nosi całkiem dziwny strój, co to w ogóle jest? I wszystkie postacie na ten temat gadają. I tak oto poznajemy te postacie w sytuacjach, w których w innych grach byśmy ich nie poznali. Dlatego też tak mocno każda poboczna postać nawet jest, która dołącza do drużyny, jest jakoś rozpisana w tej serii. I tutaj trudno kogoś wybrać, jednakże znowu zapewne, jeżeli ktoś by z tej serii się pojawił w Smash Bros, byłaby to któraś z głównych postaci. Teraz tylko z której gry. Mam kilka propozycji. Na przykład Lloyd Irving z Tales of Symphonia. Tales of Symphonia było tą największą do tej pory grą Tales of na konsolach Nintendo. Co prawda była już Fantasia, czyli pierwsza w ogóle odsłona tej serii, która miała jakieś znaczenie. Chyba w ogóle nawet naprawdę pierwsza na Super Nintendo. Dopiero później pojawiła się na PlayStationkach i tak dalej, ale po raz pierwszy ta seria pojawiła się na Super Nintendo, czyli na konsoli Nintendo. Ale tam postacie chyba jednak trochę zapadły w zapomnienie, żeby któraś postać z tamtej generacji się pojawiła. Jednakże Lloyd Irving, na GameCube pojawiła się jego gra, jest głównym bohaterem i to jest ta gra, która jest przy wielu fanach Nintendo, którzy lubią też Tales of, najbardziej pamiętana, bo to ta gra, w którą najwięcej grali. Wybieramy tutaj też głównie te gry, które były też na konsolach Nintendo, jednakże też niekoniecznie. Moim drugim tutaj pikiem byłby Luc Van Fabre z Tales of the Abyss. Ta gra miała swój początek na PlayStation 2 jako ekskluzyw, jednakże na Nintendo DS-ie, 3DS-ie, dostała taki jakby, no nie remake, ale port. I też całkiem w listach ulubionych gier na 3DS-a też często ta gra się znajduje i Luc Van Fabre też, z początku co prawda niekoniecznie każdy go lubił, ale z czasem jest to bohater, którego wielu ludzi polubiło i też jest mocno ikoniczny. Jako, że to jest też ta część, która dostała też anime, czyli Tales of the Abyss. Byłoby to ciekawe zobaczyć jego, ale nie wiem, czy on mógłby się tutaj dostać. Jest to jedna z moich propozycji, bo wydaje tutaj też te postacie, które ja lubię, ale też te, które są bardziej popularne. A Tales of the Abyss jest też jedną z tych gier, które są u fanów najbardziej wielbione w serii Tales of. Poza tym, z mojej ulubionej części Tales of Xillia, tam mieliśmy dwóch głównych bohaterów, mianowicie Jude Mathis i Mila Maxwell, męski i żeński protagonista. Były to postacie, które razem występowały w fabule, ale można było się zdecydować, z której perspektywy można było to widzieć, z której się chciało to widzieć. To byłoby moje największe niby marzenie, ale te postacie raczej się nie ostaną, bo ta gra tylko na PlayStation 3 była. Chciałbym zobaczyć co prawda port na Switcha moich ulubionych gier Tales of i jednych z moich najbardziej ulubionych gier na świecie. Nie oszukujmy się, Tales of Xillia jest moim ulubionym JRPG-iem. Tak jest. Jude Mathis byłby ciekawą postacią, bo on głównie pięściami walczy. Mila, ona walczy tam szpadą i ma też, to byłoby fajnie zobaczyć, władzę nad wielkimi duchami, które mają różne żywioły. Woda, elektryczność, chociaż co do elektryczności teraz pewny nie jestem, ale chyba ziemia, powietrze, ogień, woda, takie tam rzeczy. I to mogłyby być ataki specjalne w boki i w górę. To mogło być całkiem fajnie zrobione. Postać, która również byłaby bardzo prawdopodobna, jest to Yuri Lowell z Tales of Vesperia. A ostatnio na Switchu pojawił się właśnie
remake czy tam remaster Tales of Vesperia, tak samo jak na wszystkich innych platformach. Ale na Switchu również pojawiła się ta gra i tak oto, po tym jak na Wii U nie było żadnej części Tales of, ta seria wróciła tutaj i znów jest wielbiona jak nigdy dotąd. Albo jak kiedyś. To też można zauważyć na różne sposoby. Ale jako, że jest to ta postać, która jest teraz najbardziej aktualna na konsoli Switchowej, na konsoli Nintendo, to można by właśnie spodziewać się, że on się pojawi. Jednakże tą postacią, którą ja najbardziej bym chciał, gdybym z tych postaci miał wybierać, to wybiorę postać, której jeszcze nie wymieniłem, bo zostawiłem ją sobie na koniec, mianowicie Velvet Crow z Tales of Berseria. Ta gra, co prawda, nie była nigdy na Switchu, ani na żadnej konsoli od Nintendo. Gdyby Switch wyszedł rok wcześniej, ta gra by się jeszcze pojawiła, bo w tamtym okresie wychodziła. No ale niestety, nie mamy akurat tej gry na Switchu, chociaż robiłaby się bardzo dobrze. I Velvet Crow może nie jest to najbardziej moją ulubioną postacią z tych wszystkich, które wymieniłem, jednakże lubię ją i jej system walki i to, kim jest, najbardziej urozmaiceniem byłoby z tych wszystkich postaci. Ona nie walczy mieczem, nie walczy walkę wręcz, ona po prostu ma swoją demoniczną broń, którą jest jej ramię. Po prostu atakuje swoim ramieniem i w ten sposób jest tak jakby demonem. Ona, ta dziewczyna z pewnych powodów stała się demonem i ma demoniczne moce, którymi włada. Żywi się demonami. I jej ataki mogły być niesamowicie urozmaicące dla wszystkiego, co mieliśmy do tej pory w Smash Bros. Ultra Smash mogę sobie świetnie wyobrazić, wszystkie ataki poboczne, można by żywcem z gry wziąć, takie w Street Fighterze. I to wszystko by działało. Postać, która byłaby po prostu plusem pod każdym względem dla tej serii. I mieć też w końcu bohatera, który nie całkiem jest bohaterem, tylko antybohaterem. Nie całkiem złym, nie całkiem dobrym, tylko tak pomiędzy. No, kto by pomyślał, że moją najbardziej chcianą nową postacią w Super Smash Bros. Ultimate będzie Waluigi? Nie, Kiryu. Jest nią Kiryu. Kazama Kiryu jest członkiem japońskiej mafii, tak zwanej Yakuzy, oraz głównym bohaterem serii o tej samej nazwie. Produkowanej przez Sega, jako że nie mamy tutaj właśnie w tej serii, którą tutaj dzisiaj omawiamy, jeszcze zbyt wiele postaci od Segi, to czemu nie dawać kogoś, kto rzeczywiście potrafi walczyć? Z jednej strony można by pomyśleć, że Kiryu nie za bardzo nadawałby się, bo nie ma kompletnie żadnej historii na konsolach Nintendo. Yakuza była kiedyś na PlayStation 2, a teraz nowsze części oraz remake pierwszych dwóch części oraz prequel pojawiły się na PlayStation 4, jednakże na Nintendo Wii U pojawiły się kiedyś pierwsze remastery pierwszych dwóch części. Yakuza 1 i 2 w remasterze, jednakże tylko w Japonii. Co też zniszczyło trochę konsolę Nintendo dla twórców, bo ubzdurali sobie, że skoro na najgorszej konsoli i to tylko w Japonii, Yakuza się nie sprzedała, szczególnie wtedy, kiedy już było jasne, że na PlayStation 4 zostanie wydane coś takiego jak seria Kiwami, czyli remake'i pierwszej części i drugiej części później, które były w HD, kompletnie nowej grafice, to jasne, że nikt, nawet ci, którzy mieli Wii U, nie kupili tych starych remake'ów, które grały się dokładnie tak samo jak te pierwsze części, żeby móc nazbierać i zostawić sobie czas na rozgrywkę nową z tymi częściami w naprawdę wielkim, dobrym remake'u. Niestety przez to też nie planują za bardzo wydać, przynajmniej tak mówią, Yakuza Kiwami i Yakuza Zero, które były również na PlayStation 3, które zatem leciałyby na Switchu całkiem ładnie nawet, właśnie na tej konsoli wydać. Jednakże może to się jeszcze zmieni z czasem popularności Switcha i Kazama byłby tutaj całkiem ładnym urozmaiceniem do tej serii. Kiryu w swojej serii, w serii Yakuza, głównie walczy. Nie walczy za bardzo brońmi, chociaż też może różne bronie podnosić podczas gameplayu i nimi napierdzielać wrogów, ale głównie potrafi różne style walki. Styl walki Smoka Dojimy bardzo ładnie pasowałby do tej właśnie gry. Tak samo jak właśnie ze Street Fighterem, gdzie postaci używają swoich zwykłych ataków, to można by żywcem z gry, z Yakuzy, wyrwać te wszystkie kombosy i tak dalej, i ataki, które są jakoś mocne, i dać właśnie Kiryu do tej gry.
Również mógłbym żyć, gdyby dali właśnie Goro Majime, czyli tego faworyta fanów, jeżeli chodzi o postacie główno-poboczne, zależy o którą część się patrzy. Gdyby on był grywalną postacią, to też byłoby całkiem fajne. Bo muszę powiedzieć, że niby to trochę dziwny kandydat. Jeszcze za bardzo nie słyszałem o tym, żeby ludzie dawali Kiryu albo Majime na listę swoich chcianych wojowników w Smash Bros., ale zobaczyłem kiedyś obrazek. Zobaczyłem kiedyś obrazek, gdzie Goro Majima wychodzi właśnie z kanalizacji i było napisane tam gotowy do Smash Bros. Pewnie widzicie teraz ten obrazek właśnie w tle. I moją pierwszą myśl było, no fajnie nie byłoby Majime wziąć, ale Kiryu. I od tego momentu nie wyleciało mi to z głowy. Jest to najbardziej chciana przeze mnie postać Smash Bros. Gdyby on się pojawił, to byłaby to taka, nawet jeżeli tego chce, byłaby to taka niespodzianka. Jeszcze większa jak Joker. I znów zwiastun tego, że mógłby się pojawić przynajmniej któryś remaster tam, czy tam remake, czy to Yakuza Kiwami 1, czy tam Yakuza Zero właśnie na Switchu. Biorąc pod uwagę, że na PC-cie się pojawiły te gry, to dlaczego nie na Switchu? Tak bardzo bym chciał w drodze też grać w te piękne gry. A skoro o tym mowa, skoro znowu mam możliwość mówienia o Yakuzie, zapraszam do mojego let's playa z Yakuza Kiwami, czyli pierwszej odsłony gry, remake'u pierwszej odsłony gry na PlayStation 1. Świetna seria gier, przynajmniej przyjrzycie się pierwszemu odcinkowi, warto. Jeżeli lubicie gry, które opowiadają fabuły w strasznie świetny sposób, jeżeli lubicie też jakieś tam wariacje i tam absurdy w gameplayu, to też może być dla was. Skoro mam szansę mówić o tym, a ta seria na moim kanale za bardzo popularna nie jest, to tutaj jeszcze to zareklamuję. Zapraszam was wszystkich do Yakuzy. No i oczywiście do Smash Bros., gdy będziemy mogli odkryć na Nintendo Directach, czy te postacie, które tutaj przedstawiłem w tym odcinku, będą miały szansę pojawić się, co zostanie zapowiedziane, czy Persona 5 też wyjdzie na Switcha i to wszystko inne. Wy spiszcie mi też swoich kandydatów na postacie, które mogłyby się pojawić w Super Smash Bros. Ultimate na dole, w komentarzach. Może też tak jak ja, z jakimiś tam urozmaiceniami i wytłumaczeniami, dlaczego gra ta postać, dlaczego myśleliście, że mogłaby się pojawić i dlaczego wy chcecie. No i takie tam. No ale jeżeli tego nie chcecie, to możecie też spisać po prostu sobie listę. Też może być top 17 albo 20, może być też po prostu top 5 albo top 3. No cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak ten filmik malutki tutaj zrobiłem, trochę pracy to jednak było, wyszedł trochę dłuższy niż myślałem, bo się jednak trochę rozgadałem, trochę ponad godzinę, ale mam nadzieję, że jednak przynajmniej kilka osób dotrwało do końca. No i co myśleliście też o moich wyborach? Czy to, co wypowiedziałem tutaj pod koniec, było zbyt absurdalne, czy nie? Trochę czasu jednak się zastanawiałem i przejrzałem kompletnie listy gier, które były na konsolach Nintendo, od NES-a przez Game Boya na GameCube'a i wszystkie te inne serie i patrzyłem sobie, co było ekskluzywne, co wychodziło tu po raz pierwszy, gdzie gry miały najwięcej i tak dalej. Patrzyłem też na takie gry fightingowe jak Soul Calibur albo Tekken i tak dalej. No i doszedłem do wniosku, że wiele z nich po prostu nie było na konsolach Nintendo, albo tylko jedna część. I jakoś nie za bardzo mi się wydziało, żeby te postacie się jednak pojawiły, ale jednak to wszystko nadal jest możliwe. Zobaczymy. Ja jednak po prostu spodziewam się niespodziewanego. Jeżeli ludzie od Nintendo dadzą postacie, które są fajne i które mnie zaskoczą, to ja będę zadowolony ze wszystkiego, jeżeli będą to właśnie fajne postacie, które dały jeszcze ten efekt niespodzianki, jak Cloud kiedyś, albo teraz Joker. No cóż, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych filmów. Zajrzyjcie do moich Zagrajmy, piszcie komentarze i zobaczymy się, usłyszymy się następnym razem. Na razie, cześć!